W ciągu ostatnich kilku lat bardzo popularne stały się książki i artykuły w wersji elektronicznej. W jaki sposób je pozyskać? Zapraszam do obejrzenia tego filmu, by przekonać się, jak korzystać z serwisu Google Books, Belfer Vlog: Studiuj efektywnie. Zapraszam do poszukiwania literatury przy użyciu Google Books. W pole formularza wpisujemy jakiś termin wyszukiwawczy. Dobrze będzie, jeżeli to będzie termin w języku angielskim, ponieważ wtedy mamy gwarancję, że wyniki wyszukiwania będą szerokie. Do słowa Education przyporządkowane zostało 261 milionów wyników. Klikamy teraz na dowolną książkę. Od razu możemy się przekonać, że nie mamy pełnego dostępu do tej publikacji, mamy dostęp jedynie do podglądu, w którym część stron została ukryta. Możemy jednak bez przeszkód zapoznać się ze spisem treści, przedmową oraz pewnymi częściami tej książki. Widok Google Books jest bardzo wygodny. Możemy powiększać i pomniejszać tekst, możemy kopiować oraz dokonywać innych operacji na tekście. Czy w serwisie Google Books możemy także otrzymać dostęp do pełnych wersji książek? Oczywiście, że tak, będziemy musieli jednak za nie zapłacić. Jak wygląda sprawa z poszukiwaniem darmowej literatury w Google Books? Tu niestety możemy liczyć na książki nieco starsze. Google Books jest prawdziwym rajem dla bibliofilów, ponieważ możemy tu spotkać bardzo wiele książek, które mamy w pierwszych wydaniach albo w wydaniach kolekcjonerskich, które zostały zeskanowane w bibliotekach całego świata. Spróbujmy zobaczyć, jak wygląda możliwość przeszukiwania dzieł na przykład Isaaka Newtona. Wpisujemy hasło wyszukiwawcze do Google Books Przechodzimy do wyników wyszukiwania. Klikamy na jedno z dzieł. Okazuje się, że mamy do czynienia ze starym wydaniem dzieł Isaaca Newtona. Tekst możemy wyświetlać na różne sposoby. Możemy go powiększać oraz dowolnie wpływać na jego wyświetlanie. Usługa Google Books jest niezwykle przydatna przede wszystkim dla ludzi świata akademickiego. Zwalnia ona bowiem z konieczności jeżdżenia do bibliotek na całym świecie po to, aby móc się zapoznać z treściami niektórych bardzo rzadkich książek. Mam nadzieję, że już niedługo wyruszycie w niesamowity i pełen intelektualnych przygód świat biblioteki Google. Koniecznie dajcie znać w komentarzach o swoich znaleziskach, publikując linki do książek, które Was najbardziej zainteresowały. Belfer Vlog. Studiuj efektywnie.